Dzień dobry Państwu. Poranny przegląd rynku Forex. Zapraszam 3 października. Rzućmy okiem na to, co dzieje się na rynkach. Z wiadomości takich makroekonomicznych to właściwie jedna jest istotna, że Australijski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ale zaznaczył też, że jest możliwość podwyższania stóp jeszcze w tym roku i też takie są oczekiwania, że na listopadowym posiedzeniu jeszcze stopy być może wzrosną. Póki co no przekłada się to na spadek wartości australijskiego dolara do dolara amerykańskiego, chociaż tutaj też wpisuje się to w tendencję ogólnie umocnienia się dolara amerykańskiego względem większości walut, więc tutaj ta tendencja nie tylko ma związek z tym, co się wydarzyło w samym Banku Australii. Ale wróćmy do rynków. Tutaj mamy kontrakt na japoński Nikkei. Jak widzimy, porażka przy forsowaniu tej spadkowej linii trendu no, ma swoje konsekwencje dosyć bolesne, bo teraz powiększa się ta korekta. Mamy nowe minima. No, oczywiście biorąc pod uwagę całą skalę wzrostu, to wciąż nie jest ruch duży, ale też potencjał. Tutaj zejście może być głębsze. Linia tutaj biegnie w okolicy 30 600 punktów i tutaj ten poziom spokojnie może być osiągnięty i to wciąż będzie całkiem płytka korekta. Naprawdę po tym wybiciu z takiej szerokiej konsolidacji to równie dobrze ten rynek może wrócić tutaj w obszar wcześniejszych górnych ograniczeń i teraz te górne ograniczenia powinny pracować jako wsparcie, przy czym rzeczywiście w to już byłoby dosyć głęboki ruch spadkowy. Jeśli chodzi o cenę kontraktu na S&P, no to tutaj nie dzieje się dobrze, jeszcze nie ma takiego mocnego niepokoju, ale jednak widać, że poziom wsparcia, który tym szerokim prostokątem szarym został oznaczony, niespecjalnie się broni. Odbicie nie było imponujące i teraz mamy ruch spadkowy. Wygląda na to, że tutaj ta linia wzrostowa będzie testowana i testowany będzie tutaj ten poziom 4200. Przynajmniej na razie no, nie widać tutaj, że popyt jakoś zdecydowanie wykazywał jakieś wielkie chęci do aktywności. Oczywiście no, wszędzie jakby dyskutowany jest tutaj ten kształt przypominający głowę i ramiona. No póki co ta negatywna wymowa tutaj przebiegu tych notowań jakby na razie jest podtrzymana, ale dopiero nowe minima spadków będą potwierdzeniem tej negatywnej wymowy, a wtedy rzeczywiście 4200 to nawet to nie był cel, biorąc pod uwagę wysokość tej formacji, to trzeba było gdzieś tutaj niżej na przestrzeni tej konsolidacji szukać zatrzymania, ale póki co jeszcze na razie definitywnego sygnału nie ma. Słabo też wygląda sytuacja na kontrakcie na Dow Jonesa, chociaż tutaj ciągle jest ta przestrzeń w okolicy 33 600, która no, tutaj wielokrotnie broniła, zatrzymywała spadki czy też wzrosty. W tej chwili mamy sytuację właśnie zatrzymania, no ale pogłębienie tego ruchu to zdecydowanie tutaj już będziemy szukać wsparcia w okolicy 32 600, czyli mamy tutaj prawie 1000 punktów w dół. Gdyby tutaj ten poziom jednak się nie utrzymał, póki co na razie walka trwa, ale no, wczorajsze notowania i to, co w tej chwili się dzieje, raczej nie nastraja optymistycznie. I tutaj być może będziemy testować właśnie ten dołek nieco niżej. Na pewno nie nastraja optymistycznie to, co dzieje się w tej chwili na cenie kontraktu na DAX-a, ponieważ no, wcześniej został przełamany tutaj ta przestrzeń w okolicy 15600, rynek zszedł w dół 300 punktów i doszło do odbicia, ale jak widzimy, to odbicie zatrzymało się tutaj właśnie w okolicy tego wcześniej wsparcia i teraz to zadziałało jako opór, no i mamy nowe minimum, czyli tutaj to jest zachowanie no, raczej wyraźnie negatywne, co no, miałoby sugerować, że tutaj ten spadek jeszcze się nie zakończył i być może będziemy rzeczywiście świadkami zejścia względem tego poziomu 15600 o kolejne 1000 punktów do 14600, gdzie tutaj można byłoby oczekiwać zatrzymania ruchu spadkowego. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z korektą no, taką głębszą ruchu od wzrostowego, który trwa od roku, no to jeszcze nie byłby tutaj duży problem, bo to nawet nie byłaby połowa, osiągnięcie tego poziomu 14600 nie byłoby tutaj połową tego całego wzrostu. Niemniej zachwiałoby to jakby z założeniem, że tutaj jest to taki wyraźny ten wzrostowy, który będzie tutaj silnie kontynuowany. Oczywiście przemawia za tym wzrostem fakt, że tutaj mieliśmy rekordy, wobec tego no i jakiś tam potencjał do wznowienia wzrostu ciągle jest, no bo od tych rekordów daleko nie jesteśmy. Póki co jednak trzeba się liczyć z tym, że rynek będzie w najbliższym czasie schodził w dół. Jeśli chodzi o cenę kontraktu na ropę, tutaj WTI, widzimy walkę na $88 na baryłce. Teraz no, warto by było, gdyby popyt się tutaj wybronił, ponieważ zejście w dół no, byłoby tutaj negatywnym sygnałem, szczególnie, że mamy tutaj wtedy potwierdzoną porażkę popytu w walce z oporem i można by było wtedy zakładać, że ten spadek będzie pogłębiony, przynajmniej do tej wzrostowej linii trendu, a być może ona będzie była też naruszona, ponieważ to nie ten szczyt jest takim kluczowym tutaj na $85 poziomem, tylko pamiętamy, że tutaj $83 to był taki poziom, który wielokrotnie tutaj się bronił i teraz też ta korekta spokojnie może do tego poziomu zejść. Nie ma problemu ze spadkiem złoto i tutaj w szybkim tempie traci na wartości, no i widzimy, że zbliża się tutaj do tego dołka z wiosny, $1800 za uncję, no wydaje się, że to jest kwestia czasu, kiedy będzie to testowane. No można oczekiwać tutaj wznowienia aktywności popytu przynajmniej, żeby zatrzymać ten ruch spadkowy. Głębsza przecena, no żeby tutaj była negatywna reperkusja łącznie z oczekiwaniem no, na zejście tutaj w okolice $1730, ale póki co popyt jeszcze tu ma szansę się wybronić. No ten spadek na surowcach, co było omawiane, to też widać tutaj na parach walutowych, no po prostu umacnia się dolara. Na euro-dolarze mamy zejście poniżej 1,05, to już nie wygląda na to, żeby to wsparcie się miało bronić, więc tutaj trzeba szukać niższych poziomów. 1,0360 to jest w tej chwili poziom, który gdzieś tam może być osiągnięty całkiem realnie. No a później to już szukamy tutaj w okolicy 1,02, niecałe nawet. Póki co tutaj właśnie 1,0360 to jest ten poziom, który jest w stanie w tej chwili przynajmniej na jakiś czas zatrzymać ruch spadkowy. No ale spadek sam na razie jest dosyć wyraźny, więc tutaj nawet głębokie korekty się nie pojawiły, więc nawet gdyby tutaj miał dojść do osłabienia dolara przez jakiś czas względem euro, no to tutaj znowu ten poziom 1,08 będzie tutaj mocno parał. No tendencja spadkowa na parze funt do dolara, jak widzimy, no, ta przestrzeń tutaj w okolicy 1,23 no to zdecydowanie już nie pracuje, teraz może pracować jako opór, a wsparcie zatrzymania ruchu można oczekiwać tutaj w okolicy 1,18 z haczykiem z 1,1840 czy tam może nieco niżej. Także jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby tutaj też rynek się osunął. I to jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.